Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję. Zaczynaliśmy z rankingu 400. Naszym celem jest zrobienie rankingu co najmniej 2400. Długa, długa seria się zapowiada. Dzięki za wszystkie komentarze, za łapki w górę, to podnosi zawsze pozycjonowanie filmów na YouTube. Dzięki za to i lecimy z tematem, gramy na 10 minut. I komentujemy. Mam tutaj pół godziny, bo widzę, że za 30 minut serwer zostanie e, zresetowany, więc musimy się wyrobić w tym momencie. E4, E5, no i F4. Katujemy troszeczkę Gambit królewski. Ostry debiut, e, zaskakujący, może przysporzyć przeciwnikowi na pewno sporo problemów. Goniec C4, bardzo lubię, przypominam, po takim szachu król F1 się świetnie chowa e, i potem skoczek na F3. Skoczek na F6, i tutaj gram od razu z skoczkiem, żeby bronić i pilnować przy okazji na D5. Dobra, mamy to i myślę, że w tym momencie E5, to Hetman E7, tutaj D6, no zadyma będzie. Ładnie zagrał w sumie, muszę przyznać. Yy, więc już na tym poziomie 1097 zobaczcie, trochę się dzieje. Dobra Może trochę wbrew tutaj zasadom, czyli jak nie skończyłem rozwoju, to już się zaczynam pchać pionkami. Ale zobaczcie, przeciwnik gra źle. Yy, bo wrócił skoczkiem. Wychodzę skoczkiem na F3, roszada jest szybko przygotowana. Dobra, teraz mi się bardzo podoba bicie pionkiem z D. Takie trochę anty, bo od centrum, ale chodzi o to, żeby zrobić szybko rozwój. Tutaj zbijemy na F4. Pionki się wyrównały, wszystko się broni. Tu mnie bardzo kusi, żeby zbić. Um, roszada, roszada chyba. Nie będziemy się wygłupać jeszcze z biciem. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Dobra, jest taki ruch, i teraz trzeba wzmocnić grę. Trzeba wzmocnić grę. Przychodzi mi do głowy jeszcze B4, B5, żeby tego skoczka odstraszyć. Tutaj F6 nie jest w ogóle groźne. D6 w ogóle nie jest groźne. To wszystko dobrze stoi. Yy, wiecie co? Skoczek może mi odpędzić gońca. Tego nie chcę. Yy, o! Zostawimy może pułapkę. Zagram H4. Ruch ostry. Chodzi o to, że jak goń... skoczek zagra tutaj, to ja tutaj, i potem go odpędzę. Dobra. To już mi się podoba. Zagramy teraz gońcem. Nie no, go nic jest świetnie. Poczekajcie, bo chodzi mi o to, że chcę tutaj przeciwnika za zaatakować. E, no to zaatakujmy. No przecież, skoczek G G5, tutaj będziemy atakować. E, I teraz tak. Jeżeli H6. Ła. ła, 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 dobra, chwila, 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 chwila. Hetman na H5. I mamy atak matowy, mamy potrójny atak na pole F7. Zobaczcie, taktyka wchodzi. Wchodzi taktyka, proszę pana. I teraz, jak zbiję tu, mogę zbić tu z szachem, bo nie z szachem, tylko za takiem na Hetmana. Tu jeszcze Goniec świetnie działa. No, i skoczek będzie mógł wybić tak, z podwójnym szachem, panie kolego. Partia się sypie, słuchajcie. Partia się sypie. Kolejny szach podwójny, tak, żeby Hetman nie był wymieniony. I teraz, szach na G5. Goniec zostanie zbity. I tutaj jest mat na H7. Ale klasyczna. Klasyczna łapka, klasycznie takie zagranie, żeby. A jeszcze mata nie ma. I jeszcze mata nie ma. Tu, 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 tu. I mata jeszcze nie ma. No mogę by być tym. No, w zasadzie się kończy tym samym. Ładniej się partia może nie skończy, ale wygrana jest na pewno. Okej, okay, mamy to. Wygrana. Lecimy sobie z kolejną rundką. Tak. Tutaj serwer przypomina, że mamy mało czasu. Jest d4, d4 to może, może tak, zobaczymy jaka będzie reakcja, czy będzie c4, jeśli tak to przeciwnik znaczy, że trochę ogarnia, dobra skoczek c3 też tak można, to takie jobowa system troszkę zagranie, zagrajmy c5, spróbujemy go wybić z rytmu, chodzi o to, żeby podarować centrum, bicie pionka tutaj super, gramy sobie e5, trochę kombinujemy, żeby tego pionka fajnie zbić, B4. O, dobrze to się dzieje, bo teraz ym, tutaj wam pokażę, jak y, atakować takiego pionka. Przeciwnik go broni usilnie, a to nie jest dobry, y, dobry sposób. Uważam, że to nie jest dobry sposób. Zobaczcie, ja już mam w centrum pionka skoczka i na skrzydle próbuję rozbijać strukturę, zajmując się tym pionkiem. Chwilowo go oddałem, przeciwnik stracił jedno tempo, powiedzmy do tego. E, I teraz moja pozycja może się e, fajnie tutaj wyklarować. To jest bicie. Łańcuch pionów jest zerwany, goniec zbija i. Skoczek C6. Jakie to są piękne ruchy, takie proste. Zobaczcie, goniec ma problem. Oczywiście może być zagrane A3. Ja nie muszę tego gońca od razu zbijać. Mogę sobie z tym nieco poczekać. Tutaj wszystko pięknie gra. Zagrajmy sobie po prostu. Poczekajcie, bo teraz myślę nad B6. Bicie, bicie. Czy ja chcę od razu przeciwnika ukarać? No chcę. Zagramy tak. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbiję. On zbije, i ja wybiję tam. Nie, nie wybiję tam, po prostu zbiję tu, i będę atakował skoczka, który będzie niebroniony. Jak on mi zbije, wieżę na A8, później to je biję na C3. Hetman tu. I wygrana pozycja materialnie. A ruch B6 od razu podważa słabego pionka na C5, więc tak już sobie gramy. Zobaczcie, że. No, tak już mówię. To już mówiłem wcześniej, że powyżej 1000 rankingu około 1000 i powyżej te partie zaczynają być już takie ciekawsze, chociaż nadal tutaj przeciwnik się nieco pogubił, troszeczkę pograł źle. No, ale to też trzeba starać się umieć wykorzystać. No dobra, zobaczymy jak on się tutaj zachowa. Wzorowo skoczki ustawione, podrywanie pionka C5. Tutaj chcę skoczkiem zbić potem na B4. No i przeciwnik myśli, ma problem, bo nie ma jak obronić tego pionka. Ani skoczek A4, ani skoczek E4. Jest dobrze. Dobra, czyli gramy tak jak sobie tutaj wymyśliliśmy. I zobaczcie, że tutaj wisi wieża, ale ja zbijam na B4. Jeszcze raz, jak on mi bije tu, to ja bije tu, i będzie musiał się zasłonić hetman. Więc tu są groźby. Tu są groźby, gość chyba y, albo to widział, albo nie. W każdym razie, y, bijemy na C3 i jest po partii. 10 ruchów czarnymi, zobaczcie. No musi, oczywiście. I tutaj robię rozszadę od razu, chwila, 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 bo taki ruch będzie zagrany. Tak, a właśnie, aha, poczekajcie, to jest sprytne, a to trzeba uważać. Zrobię rzadę, dostanę taki ruch, a jak zbije tu, to on mi zbije tu. Dobra, na szczęście jeszcze widzę obronę. Te, tego nie przemyślałem, tu się przyznaję bez bicia, ale jest obrona. Skoczek E4, skoczek C5 i bronię tego pola. I potem y, dokładnie albo skoczek nawet na D6 i broni tego pola. Chyba skoczek D6 trochę będzie stał lepiej, bo zawsze mam perspektywy. On jest dalej od króla, broni tego miejsca. To jest ważne. I nawet teraz mogę zbić z szachem, bo skoczek jeszcze broni tu. Dobra, wieża się broni. Teraz robimy roszadę, jest dobrze. Chociaż mogłem też chyba go matować tu, praktycznie. Hmm, ok, damy szacha skoczkowi, oczywiście. E, tak, e, okej, okay. no to teraz dajemy szacha, król pewnie tutaj. Po party, po e, party. F6 chyba nawet działa. Chodzi o to, żeby pilnować tego miejsca, wieża pilnuje, król jest w centrum, to musi się źle skończyć. Bez dwóch zdań, e, skoczek już ma mało tutaj gry. O, no to wybijamy oczywiście. Czy tu jest mat? Nie ma mata. Czy tu jest teraz jakiś mat, żebym ja tutaj nie przeoczył? Aha, dobra. Mamy tu szacha, zbijamy po prostu wieżę. Tak też można. I pionka, i tu się wszystko już fajnie y, posypało, ułożyło się dobrze. Znaczy tak? No, wiadomo, to już jest totalnie wygrana. Szach grozi, wzięcie kolejnego. Kolejną figurę. Można wziąć w ten sposób. <laughs> No dobra, dajmy szacha, skoczek już jest nieistotny. Ok, biorę gońca, dajmy szacha i tu jakieś pułapki matowe, zagramy sobie końcem i grozimy matem. Szybka akcja. To w ogóle chyba nie ma już wyjścia. Jest mat na E2. Dobra, lecimy sobie dalej. Yy, tak. Pilnuję czasu, pilnuję czasu. 1128, no to takich zawodników jeszcze nie mieliśmy. Speedrunie 2.0. fajnie, że są lepsi. E4. Zagrajmy może C5, niech będzie ruch C5. Jak to się. Nie, to jest na pewno zły ruch, ja to często powtarzam. To jest ruch, który nie wnosi nic dobrego. No A4, dobra. Dobra, tutaj spokojnie sobie skoczkiem zagramy i zagramy sobie za chwilę D5. I mam. Atakuje po prostu centrum bez żadnego wysiłku. Nie boję się nawet gońca na B5. Kompletnie mogę tak zagrać. Nie muszę. Taki ruch. Nie no, wyprowadzamy sobie skoczka. Niech on sobie zagra D4. Proszę bardzo, ja sobie wyprowadzę normalnie figury. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, jeśli chodzi o te pozycje. Dobrze, myślę, że goniec D6. Może być taki ruch zagrany tutaj, dobra, tutaj zrobimy szybko roszadę bo mam wieża E8, więc on też zrobi ruszadę i H6, H6 uważam, że jest bardzo ważnym ruchem w tym momencie goniec nie wyjdzie na G5 i po prostu czarne, białe będą miały pewnie takie małe problemy ściskowe, zobaczcie ja gram czarnymi, to zresztą widać, eee, gram czarnymi chodzi mi o to, że mam cztery figury wyprowadzone, mam zrobioną ruszadę, a przeciwnik tylko dwie, a przeciwnik gra białymi, mam wyżej ustawione centrum, oceniam sobie pozycję czarne na pewno mają przyjemniejszą lepszą grę i to jest. No dalej, dalej trzeba oczywiście spróbować to wykorzystać. No to nie jest takie łatwe do końca. W tej sytuacji może zagram Hetmanem na B6, mimo że podchodzę tutaj pod związanie, ale naciskam na B3 i na B2. Nie ma ruchu takiego, bo skoczek broni, zawsze mogę uciec w razie czego. I teraz zajmę się wieżami, które wejdą sobie na optymalne linie. Tutaj zobaczcie, ładnie wiążemy przeciwnika. Walczymy mocno w centrum. Oczywiście on może wyjść skoczkiem. Goniec nie wybija skoczka. Wymiana nie jest wskazana, po co robić to tak szybko, po co to wymieniać. Nie. Goniec zawsze zagra tędy i jakby co to się chowa. Każdemu życzę takiej obrony sycylijskiej bardzo prostej. Oczywiście to nie wygląda już jak obrona sycylijska, trochę inaczej, ale taka poza jest jak najbardziej super. Uważam i warto. Warto wykorzystywać ten błąd w postaci goniec na C4 w drugim ruchu białych, które tutaj białe zagrywają. Uważam, że nie jest to dobre posunięcie. Oczywiście, jak to zagra Magnus Carlsen, no to on tam nas tak zakręci, że, że hej, ale to jest inny poziom i trzeba próbować to po prostu dobrze wykorzystać. A no właśnie, no dobrze, no to teraz chyba wieża E8. Grajmy proste szachy. Zobaczcie, on jest ści ścieśniony. Przeciwnik ma tutaj ciasno. I Nie jest tak łatwo mu to rozgrywać, a ja sobie spokojnie tutaj wyjdę wierzą. Nie muszę spektakularnie tutaj grać. Nie muszę czegoś takiego jak koń E5 grać. Eee, to znaczy, mogę, oczywiście, to zawsze trzeba mieć jakiś plan eee, podczas gry. Moim planem jest na razie rozwój wszystkich figur w sposób naturalny, bo widzę, że białe nie mają opcji jakiejś takiej aktywniejszej i swobodniejszej gry. Eee, więc gramy sobie. Dalej proste szachy. No i on nie wytrzymał, i właśnie widzicie, zagrał. No to gramy oczywiście C4. Jak on zagra tu, to bo chyba bierzemy pionkę. Bierzemy, bo następny pionek jest tutaj. Nawet jak stracimy, tak. A wieża na E8 już tam coś działa, już coś tam męczy. Miodzio poza. On może się zastanawiać nad wybiciem, jest mu tak ciasno chętnie przyjmiemy figurę za dwa pionki i weźmiemy kolejnego dobra, tutaj sobie już obliczyłem, że bicie na B2 jest dobre Hetman się sprawdził, tak bardzo, bardzo klasycznie i teraz po na przykład wieża B1 bijemy pionka, nie boimy się bić, bicia takich pionków bo widzę, że Hetman ma zawsze ucieczkę więc w razie czego tutaj wszystko działa dobra, wieża niby złapała aktywność, ale tutaj też nic nie może mi zrobić więc jestem o to spokojny i teraz się zastanawiam, co dalej, czy tu jakaś taktyka wchodzi. Hmm. Czy tu wchodzi jakaś taktyka? A może po prostu wieża B8? Spróbujmy tę aktywną wieżę wymienić. Jak to się uda, to super. No właśnie, to się udało. I teraz moja wieża będzie miała opcję grania bardzo aktywnie w obozie przeciwnika. Co się właśnie liczy? Więc cieszymy się z tego bardzo. No i cóż, pionek więcej, aktywność, czego chcieć tutaj w tych naszych szachach więcej? Co on tutaj kombinuje? Będzie chciał. A zobaczcie, spryciarz! Chcę zagrać gońcem na H7. No tutaj sprytne pułapki zostawia przeciwnik. Dobra, zagramy Hetman na B2. Znaczy, nie muszę, mogę odejść zawsze, ale spróbuję wymienić Hetmany. To mi uprości grę. Mam pionka więcej, mam wolną linię. I wymieniam, po prostu chcę wymienić. chcę wymienić. I oczywiście, przy okazji, uciekam od tej pułapki. Zobaczcie, już się zaczyna poziom ciekawy. Już zawodnicy tutaj zaczynają grać sprytnie. No więc przeszliśmy przez ten etap, przez ten etap gry z zawodnikami, takimi, którzy podstawiają w jednym ruchu wszystko praktycznie. I przeszliśmy trochę do lepszej, lepszych zawodników. Dobrze. Dobrze, dobrze, bo to więcej nas nauczy. Te etapy trzeba oczywiście przejść. Szybki pionek jest. Czy na pewno to jest szybki pionek? No dobra, więc w tej sytuacji może koniec B. Czekajcie, bo on mi chce zagrać tak. Nie, zagramy tutaj. Zagramy C3 od razu. Skoczek jest um, tutaj taki powiedzmy. Um... No słaby jest skoczek, po prostu skoczek będzie musiał iść na F1. I teraz biorę pod uwagę bicie na F3, później jak skoczek odejdzie, zepsuję mu, mu tutaj pionki, choć to nie jest najważniejsze w tym układzie. Tutaj. Aha, bo jest atakowany pionek. Dobra, koniec B4. O właśnie, chodzi o to, że teraz już mam fajną konstrukcję, tak mi się wydaje? Tak, na pewno. Bo nie chciałem mieć zagrania wieżą na B1, dlatego zagrałem tutaj pionkiem. Dobra, tutaj... Ale mi atakuje. Słuchajcie, on dobrze tutaj reaguje, bardzo dobrze. Czyżbym tutaj też trochę pomieszał w tej sytuacji? Może taki ruch w ogóle zagrać. A to bardzo ciekawe. E, Okej, okay, chyba tak zagrajmy. Zagramy tak, bo jak on wybije, to my wybijemy. Jeszcze będziemy atakować skoczka. A potem się zastanawiam, co z pionkiem. Aha, pionek będzie mógł zagrać na C2 po prostu. Dobrze. To się wszystko trzyma, wszystko się zgadza. Po prostu bronimy pionka przy okazji. Ok, no to gońcem. Jak wymieni gońca, to super. Jak wybije tutaj, to wybije sobie gońcem, atakując skoczka. No i tu będzie koniec, tak? Dwa skoczki będą atakowane. On musi zbić gońca, a skoczek broni pionka. Widzicie, ja nawet sobie mocno nie kalkulowałem tego ruchu C3, że on tego górka będzie mógł zbić. Prawie zawsze, przy dobrej koordynacji figur, wszystko się tutaj powinno zgadzać i te ruchy się same powinny układać. Tak, ja wiem, że to się łatwo mówi, gorzej w praktyce, ale to trzeba ćwiczyć i próbować w ten sposób, coś tam sobie skrobać. To jest praktyka, praktyka, praktyka. Jeszcze raz praktyka. Wiem, co do znudzenia można gadać, ale taka jest prawda. Trzeba praktykować. Okej, okay. eee, tutaj, no to, no to chyba wymiana. No to chyba wymiana. On zbije i po prostu C2. Po prostu C2, i skoczek ma problem. Zobaczcie, skoczek nie ma dobrych. Właśnie tutaj widać siłę gońca, który pilnuje bardzo ważne pola. Skoczek, gdzie nie wejdzie, to jest koniec gry. Okej, okay, tutaj jeszcze widzę, że mam jakieś 13 minut, żeby dograć tego speedruna, bo mi zaraz serwer padnie, a nie chciałbym tego, bo tutaj jakiś restart robił na czeskomie w tym momencie. Mamy godzinę 9:46 aktualnie, rano. No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy przeciwnik myśli. Jest, no to hop. I tyle. Hop. I po, I po grze. Pionek nie jest szybki. Pionek jest wolny. Poza tym król jest blisko. W kwadracie. No to hop. Oczywiście w ten sposób, bo Hetman od razu zrobię to już taki szczegół. ale No i cóż, mój przeciwniku, walczysz dalej. Próbujemy matować. Dobra. Mamy to. Nowa partia. I lecimy dalej. 1116. No to co, może znowu obronę sycylijską. Zobaczymy, jak tym razem przeciwnik zagra. Dobra, no to co, może skoczek C6 po prostu. Czy będzie D4? Jak będzie, to znaczy, że przeciwnik coś tam widział. Znowu jest, zobaczcie, go C4. Jaki to jest częsty błąd. Częsty błąd. E6 od razu. No to hop, D5. Mamy znowu to samo, zobaczcie. Zaczyna nam się pięknie to układać. Goniec B5. W ogóle się nie boimy. Niech nam bije tego skoczka. Spoko. Dokładnie. Gramy sobie. Skoczkiem. Goniec E7, tym razem nie na D6, bo tutaj dostanę szacha. No c4 grać mogę, nie muszę. Nie muszę grać C4. Zrobię roszadę. Zagram z izolowanym pionem. Jeżeli mi zbije, to ja odbiję gońcem. Będę naciskał. Będę chciał grać bardzo aktywnie figurami. Goniec G4 za chwilę. To w ogóle jest, myślę, że taki układ debiutowy, który powstał w tej, w tej sytuacji, jest bardzo ciekawy dla osób, myślę, początkujących. Bardzo ciekawy. Bo tutaj bardzo dużo jest takiej fajnej, otwartej gry. Dobra, on mi naciska teraz tak. na skoczka, potem będzie mi naciskał tu. Więc chyba C4 sobie wrzucę. Tym razem, zagram C4, może mi już tutaj sprzątać i teraz chyba goniec, no goniec G4, aktywnie, nie chcę zbić skoczka, chcę go straszyć, po odejdę, odejdę tutaj i tutaj, po oczywiście, w razie czego, więc tutaj wszystko się pilnuje, jak wieża E1, to można wieża E8, dobra, yy, czyli teraz tak, taki ruch będzie możliwy, więc Hetman B6 nie wchodzi w grę, zagrajmy sobie po prostu wierzą na E8. Ta wieża się przyda zawsze. Jest wolna linia, więc tutaj trzeba próbować. Nawet H6 mnie nie interesuje w tym momencie. Dobra, gość gra nieźle. Zagramy sobie po prostu B5. Będziemy bronić bardziej pionka, ale mnie interesuje tutaj szturm pionków na tym skrzydle. O, zobaczcie. Tak, przeciwnik również chyba jest zainteresowany tym szturmem pionków. Yy, w tej sytuacji trzeba się zastanowić. Um, w ogóle chyba Hetman na A5 Mi się uderza, jest ciekawe Od razu atakuje słabość Jeżeli przepcha przeciwnik, to mam Hetman A3 Atakując słabość Oczywiście skoczek B1 istnieje, Hetman B2 Ale jak tutaj zbiję To ja zbiję i cały czas naciskam na słabego pionka Więc szukam w momencie Partii jakiejś słabości I staram się ją atakować W tym, w tym momencie, zobaczcie, to się fajnie ukazało I tego pionka będę mógł no, właśnie, i tutaj to działa. Aha, chwila, chwila. On chce tutaj, i potem mi zbić na h7. Teraz głębsza analiza, czy to jest dobre, to jest pytanie. Dobra, zagrajmy h6. Nie pozwolimy mu tutaj, żeby zrobił nam krzywdę. Po prostu h6. Nie śpieszymy się z biciem, bo uważamy też u siebie na jakieś groźby. Bicie, bicie, wymiana wiesz jak najbardziej, jak najchętniej. No i cóż, po H3 zawsze sobie wrócę gońcem. I tutaj cały czas gra opiera się na tym, że atakuje słabość przeciwnika. Dobra, jest taki ruch. I Hetman A3. Gram tak, bo nie, nie, nie wiadomo, czy ja tego pionka zbiję. Znaczy, wydaje mi się, że teraz tak, ale jakbym nawet go nie mógł zbić, to zawsze tym Hetmanem mogę wrócić. I chodzi o to, że ten, tego chyba nie, nie tracę, i to jest najważniejsze. A po tym posunięciu. Dobra, no teraz jak zbiję skoczka i tutaj, i zbiję tu, to będzie bardzo dobrze. Chyba to jest dobry układ. Zobaczcie, bo pionki na białych polach. Zbijam. Zbijam. Chodzi o to, że z po prostu bije pionka sobie i pozycja się tutaj u białych sypie. Skoczek wspomaga teraz atak. Prosta rzecz. Można powiedzieć prosta rzecz. Jakieś A4, jakieś konterki mogą być, ale to wtedy tutaj. I atakujemy tam. Dobra, i teraz chyba tu różnopolowe gońce sobie zostawimy. Goniec na D4 potem na B6 będzie tutaj potworem na F2 będzie kapitalnie uderzał. I jeszcze wierzę przy okazji. W ogóle tutaj teraz grozi bicie na 1, bicie tutaj i bicie na A1 Hetmana na końcu. Taktyka się pojawia. Prosta taktyka. Poza tym tutaj atakujemy. Przy okazji. I tutaj możemy zbić. No, cóż. Partia Czarnimi wyszła bardzo dobrze. Zobaczcie, katujemy sobie jeden debiut, tak przy okazji teraz powstał, powstała to jeszcze, jeszcze raz ta koncepcja. Katujemy, katujemy, i w ten sposób uczymy się coraz, coraz lepiej i nabieramy tej pewności w grze właśnie w tym otwarciu. Powtarzać, powtarzać, skupić się na jednym, na dwóch, katować to, katować. No i tutaj mamy teraz wieża na E1. Wieża A2, wieża E1, zdobywamy Hetmana. Wszystko się dobrze tutaj poukładało, po naszej myśli. Dokładnie tak też się dzieje, przeciwnik poddał. Lecimy sobie z kolejną partią. E4 1124, super. No to co, znowu F4. Ok, goniec C4. Pewnie już zbijają zawodnicy, czyli już są tutaj w pozycjach troszeczkę bardziej obeznani. Dobra, mamy ruch G5, super. Lecimy sobie ze skoczkiem, bo jak G4, to skoczek E5. Ok, i tutaj. Co? To tutaj bije i daje mata. Hello! Otwiera się opcja do wejścia do króla. we, wewewewe. Dajemy tutaj w ogóle mata, czy nie? Na pewno odzyskuje materiał, to bez dwóch zdań. Za chwilę wchodzę tu Hetmanem. Król tutaj, wchodzę Hetmanem. Zaraz zobaczę, czy można dać mata jakiegoś. Na, na pewno można. Yy, tutaj, tutaj i mat. Dobrze widzę? Tak, i mat, bo jak król tutaj, to wzięcie hetmana, a on nie będzie chciał oddać hetmana, on będzie chciał dostać mata, którego pewnie nie widzi. Hop, Mat w ośmiu, haha. Zobaczcie Gambit Królewski, jak fajnie wyszedł. Gramy. Kolejna rundka. 1106 już przekroczyliśmy. Ekstra. Prawdopodobnie to jest ostatnia gierka w, tej, w tym odcinku, bo tak patrzę tutaj na czas, żeby mi reset nie poszedł. E, dobra, z, mamy obronę skandynawską. Hetman bije skoczek e, z tempem. Czy będzie szach klasyczny tutaj u tych zawodników e, na tym poziomie? Zobaczymy. Jest szach. Jak zagram tu, on, e, przepraszam, jak zagram tu, to on mi zagra tam. Dlatego zagram skoczkiem. Żeby zagrać za chwilę D4, a gońca mogę wyprowadzić poprzez G3 goniec G2. Tak kiedyś też Fischer sobie grywał białymi. Znaczy z planem G3 w obronie skandynawskiej. No, Fischer to był gość. Fischer to był gość. D4 oczywiście stępem idziemy pionkiem do, do góry. E, takiego ruchu się w ogóle nie boimy absolutnie. E, gramy po prostu swoje rozwojowe posunięcia. No i cóż, zobaczcie, no, Hetman tańczy na środku szachownicy. Obrona skandynawska w tym wydaniu uważam, że nie jest dobra na tym poziomie. Tu można się bardzo y, czarnymi pogubić. Oczywiście to jest debiut jak każdy inny. Ale taki mało rozwojowy bym powiedział. Bardziej taki twardy debiut. g 3. Gramy swoje. <laughs> Dobra, koniec G2, zobaczcie, skoczek e się świetnie tutaj wkomponował i w ogóle po wybiciu, ja się zastanawiam, czy nie wybić pionkiem, e, tak żeby trochę zamieszać, ale zawsze skoczkiem mogłoby, nie, skoczkiem, dobra, nie chcę tutaj mieszać w głowie, skoczkiem byłoby najlepsze, ale ja lubię to troszkę pomieszać sobie w pozycji, e, dostać nawet gorszą, ale taką, wiecie, bardziej zadymiarską, żeby podziałać, e, za chwilę tak spróbuję, ewentualnie wyprowadzę sobie gońca, zobaczę jeszcze gdzie, może tu, a może tak zagrać skoczek E4 za chwilę? Zobaczymy. Ojej, kontr... ustawia jakieś takie kolce dziwne. Dobra, spróbuję go przestraszyć. Oczywiście nie mogę wybić, bo tracę wieżę. Ale to oddanie wieży może nie być takie głupie z drugiej strony. Ale zobaczymy, jak się zachowa. To jest takie też na pozór straszenie. Dobra, mamy tak. Skoczek E4. Po prostu już sobie gram aktywnie figurami w centrum, a on trzy figury jeszcze ma w swoim obozie. Po prostu klops. To musi być klops. Za chwilę, nawet B4 mogę zagrać. C4 silne centrum ustawić. Goniec B2 może sobie pójść. Może na E3. Bardzo szeroki zakres możliwości. Ciekawych, dobrych posunięć. B4 gram, dlatego. Aha, zobaczcie, tu podstawiłem. Haha. Podstawiłem. Ale dobra, to w sumie. W sumie, próbuję się teraz usprawiedliwić jakoś. E... Po prostu chyba wybiję, żeby było ciekawie. Oddam tą jakość. Ten Hetman się może poplącze, ale nie zbił. Zobaczcie, też nie, nie, nie widział prostej taktyki. Prawdopodobnie trzeba było bić. No to co? Gonie C4 z tempem. Atakujemy Hetmana z tempem, Powtarzam to po raz kolejny. To przecież to są piękne posunięcia. Piękne plany, proste ruchy. I potem C4. Zwyczajnie. Ha, taki ma ruch, dobra. <laughs> Bijemy. Wprawdzie ten, aha może trochę mu uprościłem grę, bo skoczek będzie miał lepsze perspektywy, dobra gramy tak, skoczek wyjdzie po prostu sobie na f6, dobra trochę mu uprościłem w tym momencie, no nie szkodzi, to dalej białe mają świetną pozycję, ale cena za to jest to taka, że tutaj pionek jest izolowany, którego można męczyć w przyszłości. Yy, ojej, tu zaraz mi się może, mam dwie minuty, żeby skończyć tę partię, w ogóle nie wiem czy mi się to uda. Dokładnie, szybko zbijam, bo zaraz mi tutaj serwer y, się zresetuje. A tego nie chcemy. Ojku, jejku, jejku, jejku. Dobra, gram tak. Szybciutko, żeby wejść tu. Albo goniec E4, żeby Hetman H5. Oj, walka z czasem. Walka z czasem się zaczęła. Tak się trochę zagadałem, e, dobra, goniec e4, spróbuję po prostu zagrać tak. E, fajnym ruchem byłoby zagranie tutaj, bo wtedy hetman h5, grożę tam zagraniem, jak on mi zbija ja bierze, to super. E, tam król będzie męczony cały czas z gońcami. Jakieś tutaj latają mi owady. Nie, nie nagrywam w lesie, tak dla ścisłości. Dobra, e, co mój drogi przeciwnik tutaj wymyśli? Dobra, zagrał to, co mówiłem, Hetman H5, groźba tu, groźba tu, jak bije wieżę, to daje mu mata, goniec H7, król, goniec G6 i Hetman H7, a jak zagra tak, to po prostu biorę gońca, mam nadzieję, że złoży broń za chwilę, oj, mam mało czasu, mało czasu, żeby ta partia nie została przerwana, bo będzie źle. Trochę przewidzieliśmy tutaj jego posunięcia. To się oczywiście narzucało na chatrze, żeby atakować wieże. No, mój drogi przeciwniku! Go, go, go! Bo serwery padną, a może ty jesteś, jesteś tego świadomy? Dobra, bijemy końca. No, mam nadzieję, że się gość już podda. Proszę, proszę, masz figurę mniej, kompletnie przegrana. Żadnych perspektyw. Tutaj i tu spróbuję. Na bezczela. Na bezczela. Goniec E6. Jest, udało się. Mam nadzieję, że teraz już złoży broń. Tak, i tutaj jakieś opcje matowe, siatki matowe. Tak, i mat w dwóch. G4, i tu. Dążyliśmy. Hura, hura, hura. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.